No siema, z tej strony Kalo4 i witam was w kolejnym odcinku z gry Spyro. Oczywiście na starcie wspominam, że mamy nasz evencik styczniowa stówa, gdzie staramy się wbić 100 subów. No i w sumie mamy jednego nowego użytkownika, ale niestety YouTube go nie pokazał, nie wyświetla mi kto to jest. Więc jeżeli mordo, to ty mi dałeś suba, napisz w komentarzu, żebym ewentualnie mógł wspomnieć o tobie w następnym odcinku. No i co, moi drodzy, lecimy dalej z naszymi światami, krainami, czy jakby to jeszcze można było nazwać. No i zobaczymy, co nas dzisiaj czeka. Ostatnio... A ty gdzie już? Ostatnio, z tego co pamiętam, to byliśmy tutaj, prawda? Tak, byliśmy w górskiej pieczarze, tu zrobiliśmy mapkę bez problemu na 100%. Ech, to nie wiem, czy dzisiaj mnie czasami nie czeka po prostu świat, których ja osobiście nie lubię. A, no tak, dzisiaj kryształowy szlak robimy. A skąd ja wiem, że to jest ten level? Bo jak pamiętacie, jak robiliśmy tą tutaj mapkę na 100%, to przez przypadek weszłem do środka. No i okazało się, że to jest właśnie przelatywanie przez bramki, zbieranie jakichś tam latarni itp., więc nie będę przedłużał, kryształowy szlak na nas czeka, a ja was oczywiście zapraszam do odcinka. No i oczywiście zawsze w momencie lotu o tym przypominam, więc pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, dajcie suba, pamiętajcie, że trwa nasz event styczniowa stuwa. No i was oczywiście zapraszam bardzo serdecznie na mojego fanpage'a na Facebooku. Wszystko będzie oczywiście w opisie. A my latamy. O Boże. Dobra, najpierw poznajmy, ile tego jest dokładnie. 2, 3, 4, 5, pewnie 8, 6, 7, 8. Okej, mamy teraz te bramki do zrobienia, więc... Okej, to nas tu pokierowało. Tu jest kolejna bramka. Aż 2 sekundy dają, czyli w sumie to trochę jest daleko, a ja wpadłem do wody. Ale zobaczmy, co mamy. Mamy znowu skrzynki, mamy znowu samoloty. Okej. Czyli najprawdopodobniej pójdziemy aktualnie tym szlakiem, który mamy wyznaczony. Postaramy się zdobyć pierścień, zrobimy łuki. No i skrzynki, samoloty pewnie będą krążyć w jednym miejscu. Zobaczymy, jak to będzie, szczerze. No my dopiero pierwszą próbę wzięliśmy i zepsuliśmy, nie? Dobra, próbujemy dalej. Jeszcze raz. Okej, samoloty są tutaj, skrzynki są tu. Pierścienie w sumie nam dają dość dużo czasu. Tu wiemy, że już musimy lecieć od razu na lewo. W górę. Okej, tutaj w dół zahaczyć. Nie za nisko, nie możemy lecieć. Dobra, ale tak w sumie... Dobra, tu jest kolejna bramka. Dobra, do góry. Jeszcze jedna bramka gdzieś została, tylko tu jest bramka. Dobra, 2-sekundowa i tu są zaraz... samoloty. Raz, 2, 3, 4. No leć, leć. 4, dawaj. 5, 6. I coś jeszcze zostało? Jeszcze jeden gdzieś. Gdzieś ominąłem. Dobra, zbierzmy szybko te skrzynki. Podejrzewam, że ja muszę w nie. Tak? Wiecie co? To nie jest wcale takie trudne. Idzie nam o wiele lepiej, niż zawsze nam szło. Tylko, o Jezus, jak ja nie lubię te kontrolować lotu. Dobra, i został nam ostatni samolot. Tylko gdzie on będzie? Może uda nam się to zrobić. Błagam, samolocie, no. Samolot, jest. Dawaj, zdążymy. No nie! Zabrakło pół sekundy. Naprawdę zabrakło pół sekundy. Boże, to był chyba najkrótszy odcinek, jaki nagrałem kiedykolwiek. Dobra, ale w porównaniu do tych pierwszych, co robiliśmy, to naprawdę nie jest trudne. Serio. Jeżeli uda nam się za trzecim razem zrobić, to ja naprawdę będę w szoku. Wiemy już mniej więcej, jak to działa, wiemy, na czym trzeba się skupić. Skrzynki też nie są wcale tak trudno ułożone. Więc spróbujemy dalej. Kurde, szybko to nam powinno pójść.
Chyba, że ja już w końcu jakiegoś skilla nabrałem w tych tutaj lotach Spyro. Okej. Najpierw pierścienie. Nie wiem, czy możemy jakoś przyspieszyć osobiście Spyro. Chyba raczej nie. Okej, pierścienie są. Musimy tracić jak najmniej czasu. Dobrze by było, jakbym leciał w miarę nisko, ale kurde, ja jestem słaby, jeżeli chodzi o granie na Joyu. Przynajmniej jeszcze w takich rzeczach. Kurwa, no Spyro się zaciął w czymś niewidzialnym. To już jest nie fair. Okej, tu jest ostatnia bramka. I teraz moglibyśmy odbić do góry i właśnie, znęcać się nad tymi w samolotach. Tak. Teraz może uda nam się w końcu wszystkich zbić. Tak. Jeszcze jeden gdzieś został. Dobra, ale wiecie co, chodźmy z tymi skrzynkami, choć podejrzewam, że może się to skończyć tak samo jak ostatnio. Tak, szybko do góry. Leć, Spyro, leć! Kurwa! Jeszcze raz. He, a miało być tak prosto. Tu, tu. Zobaczymy, jak teraz nam się nie uda tego zrobić, to zrobimy to trochę na innej zasadzie, a mianowicie zajmę się najpierw tymi od samolotów i dopiero potem tutaj wrócę. Bo jak sami widzieliście, ci od samolotu lecą po jednym tak naprawdę okręgu, dość blisko. A nam też tutaj to zbyt długo nie zajmuje. Więc może się uda. Tu jeszcze oczywiście jeden. Tak, i teraz od razu do góry. Tak, 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 tak. Nie wiem, czy ja nie mógłbym trochę szybciej wypuszczać tego ognia. Tak. I jeszcze jeden gdzieś został. Oblećmy, może gdzieś się zaraz uda. Chyba, że... Właśnie, polecę od razu do tyłu, gdzie on jest. No dawaj, gościu, od samolotu. No dobra. Nie, zrobimy to normalnie na skrzynkach, a potem postaram się tego ostatniego znaleźć. Chyba, że ewentualnie na samym początku trochę zahamu... O nie, dobra. Spróbujmy jednak samolotami. Przez przypadek też weźmy, zbijmy jeszcze te skrzynki. Okej, okay, oni latają tu. Raz, dwa, trzy. Nie, to jest głupota w sposób, w jaki ja to teraz chcę zrobić, wiecie? Ale chcę zobaczyć, jakby to zajęło, jakbym jednak z drugiej strony poleciał. No już nie ma praktycznie tych od samolotu. Chyba, że oni latają po innej trasie. Niepotrzebnie to chciałem robić, kurde. Oni lecą przez takie skały. Dobra. Okej, spróbuj ponownie. Lecimy teraz normalnie, już nie kombinujemy. Nie kombinujemy, Olek. Szkoda, że ten Spyro nie ma trochę takiego jakby szybowania na tej zasadzie, żeby trochę jego lot przyspieszyć. Pewnie jest, a ja po prostu nie potrafię, nie? Dobra, mamy to zebrane, teraz dalej. Tu leciutko, nisko. Okej. Tu, tu. Tak. Teraz tam jest kolejna. Aha. Tu jeszcze jedna bramka. Tu oczywiście on zacznie zaraz pikać. To jest naturalne, że tak będzie. Tak, 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 tak. No, nie trafiłem go. Dobra, lecimy po te skrzynki. Muszę pamiętać, że oni latają wokół kryształów różowych. Raczej fioletowych, znaczy zielonych, kurde. Tu też zjebałem dość dużo. Dobra. Dobra, i tam jest jeszcze jedna zostawiona przeze mnie skrzynka. Tak, leć. Dolecisz do tej, chociaż jest samolot. Jest skrzynka. Jeszcze typo by się jeden przydał. I tu jest typo. Znowu. Znowu zabrakło pół sekundy. Znowu zabrakło pół sekundy.
Ah, fucking bitches. Próbujemy dalej. Dobra. Już nie będę tu ich straszył. Lecimy po te okręgi i staramy się teraz to zrobić perfekcyjnie. Niczego nie pominąć, wszystko zebrać. Dobra, kolejne. Leć. Mamy to, teraz tu. W sumie chyba jak tak wyżej leciałem, to było nawet lepiej. O, tu też moglibyśmy już na taką wysokość mniej więcej lecieć. Tu nas nie ma co blokować, a nie wiem dlaczego mi się wydaje, że coś tu nas ciągle blokuje. Okej, okay, to będzie tak. To, tak. 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 Lecimy na bardzo dobrej wysokości. Wydaje mi się, że nawet nadrobiliśmy teraz. I że nawet wszystkich uda nam się od razu ściągnąć. Dobra, mamy w końcu samoloty wszystkie, teraz te skrzynki. Mamy bardzo duży zapas czasu. To już nam zawsze pikało. Powinniśmy to zrobić teraz bez problemu. Kurwa, ja zostawiłem skrzynkę, pominąłem. Tak. Tak, jeszcze tu. Okej, i nawracamy i już na luzie się to powinno teraz udać. Okej, nie, to już jest luz, naprawdę. Chyba, żebym nie trafił teraz tą skrzynkę. Nie lubię, jak ja nie lubię tych etapów. Ja się zawsze tutaj tak wkurzam. No dobra, ale udało nam się zrobić. I odcinek wyjdzie dość krótki dzisiaj. Ale spokojnie, to nie jest koniec. To nie jest koniec na tej zasadzie, że po wynikach aktualnej ankiety, które widzę na Facebooku, chcecie, abyśmy podwoili ilość Spyro w tygodniu. Więc jeżeli w ankiecie nic się na Facebooku nie zmieni, to Spyro to jutro będzie także odcinek ze Spyro. No dobra, moi drodzy. Ogólnie pamiętajcie, że trwa nasz event styczniowa stuwa, gdzie staramy się do końca grudnia, do początku stycznia bić 100 subskrypcji. Brakuje nam jeszcze dokładnie 12 subów. No i co mogę wam powiedzieć? Dzięki ogólnie za oglądanie. Pamiętajcie o zostawieniu subka, łapki w górę, żeby poszerzyć nasze zasięgi, żeby nas więcej osób oglądało. No ja się z wami żegnam. Na razie.